Rzeźbiarka w tym momencie jest moim największym hobbym. Obecnie nie wyobrażam sobie życia bez tego sportu. Zawdzięczam rzeźbierce naprawdę wiele i wiele jestem w stanie dla niej poświęcić. Cześć, nazywam się Wojtek Lewandowski i mam 16 lat. Moją pasją jest szermierka. Szermierka w moim życiu pojawiła się 6 lat temu, kiedy wszyscy moi znajomi, moje rodzeństwo również, uczęszczało na jakąś formę sportu. Jedni chodzili na piłkę, inni chodzili na siatkówkę. Ja niestety nie miałem takiej przyjemności i wtedy pojawiło się, no to może bym czegoś spróbował w swoim życiu. Rozważałem kilka sportów, ale ostatecznie spróbowałem szermierki. No i w tej szermierce już zostałem i tak mam do teraz. W tygodniu uczęszczam na 4 treningi, 2 po 1,5 godziny, 2-2 godziny. Trening rozpoczynamy krótką rozgrzewką, w której mamy różne urozmaicenia, takie jak gra w unihokeja, którą wszyscy tutaj bardzo lubimy. Potem następuje rozciąganie, rozgrzewamy nasze nogi. W szermierce praca nóg jest bardzo kluczowa. Następnie są jakieś krótkie ćwiczenia z trenerem, tak zwany strumień, w którym wykonujemy proste ćwiczenia wraz z naszym trenerem na środku sali, żeby potrenować działania, które potem robimy w walce. Potem same walki z różnymi założeniami. Do 5 trafień, do 10 z założeniami, tutaj rzuty, tutaj robimy tylko wypady, tylko zamknięcia. Ale to tylko w tygodniu. W weekendy, wiadomo, dochodzą zawody, na które często zdarza się jeździć. To również jest dopełnienie tego wszystkiego, co robimy w tygodniu na treningach. Na treningi chodzę do klubu IKS AWF Warszawa. Moim trenerem jest pan Sebastian Giedroyć, z którym mam przyjemność trenować już od 6 lat. To jest mój bardzo dobry, zaufany trener. Bardzo się lubimy, dobrze nam się współpracuje, dobrze nam się ćwiczy. Sebastian Giedroyć, jestem trenerem w sekcji szermierczej IKS AWF Warszawa. Trenujemy dzieci w wieku od 8 do tak naprawdę do wieku dorosłego. Wojtek jest bardzo ambitnym człowiekiem, który chodzi bardzo regularnie na treningi, chętnie uczestniczy w zawodach, jest bardzo koleżeński. Mojej pasji zawdzięczam naprawdę wiele. Wielokrotnie byłem na obozach, turniejach, poznałem wielu wspaniałych ludzi, w tym kolegów na całe życie, mam nadzieję. Są to naprawdę cudowni ludzie, z którymi wiele czasu spędzam poza treningami. W wolnym czasie, czy wychodzimy na miasto, czy się spotykamy. W szermierce zdobyłem wiele pucharów, wiele medali. Tak jak ten puchar za pierwsze miejsce w Mistrzostwach Mazowsza. Zazwyczaj wszystkie walki wygrywałem, ale nie ukrywam, że ciężko było go zdobyć. Finał wygrałem 15-13 z bardzo trudnym rywalem. Innym ważnym trofeum jest ta szabla, którą zdobyłem na zawodach na AWF-ie. Za pierwsze miejsce w drużynowych zawodach o niepodległość były to zawody paraolimpijskie na wózkach szermierczych. Walki były toczone na wózkach, nie używaliśmy do nich nóg. Było to wielkie przeżycie. Pierwszy raz brałem udział w takim czymś i udało mi się wygrać. Naprawdę ta szabla dla mnie znaczy wiele i jest pamiątką właściwie na całe życie. Raz się nawet zdarzyło, że złamałem swoją szpadę na zawodach. Nie wiedziałem, co dalej zrobić, bo to dosyć słaba sytuacja, zapasowej nie miałem. Musiałem pożyczyć od swojej koleżanki, dzięki której właściwie udało mi się te zawody wygrać. Gdyby nie ona, no nie miałbym czym walczyć po prostu. Moim największym marzeniem jest zdobywać jak największą ilość punktów na planszy, reprezentować mój kraj na arenie międzynarodowej, mój klub. Chciałbym z tym jak najbardziej powiązać swoje życie. Jeżeli by się nie udało, myślę, że mógłbym zostać prawnikiem. Szermierka jest sportem, który naprawdę mógłbym polecić każdemu. Można poznać wielu świetnych ludzi, o czym już wspomniałem wcześniej, ale również doszlifować swoją kulturę fizyczną. Szermierka jest sportem prostym, a jednocześnie wnoszącym naprawdę wiele do naszego życia. Rozwija bardzo wiele typów mięśni, co pozwala nam trenować non-stop i właściwie utrzymywać cały czas nasz organizm w dobrej formie, a jednocześnie sprawia, że nie męczymy się tak bardzo i nie odczuwamy tego, przez co naprawdę szermierka przynosi wiele radości w codziennym życiu i naprawdę poprawia nasze samopoczucie i relacje również poza treningami, w życiu szkolnym, w życiu z naszymi kolegami i koleżankami. Naprawdę jestem w stanie ten sport polecić każdemu i zachęcam, żeby spróbować. Im szybciej, tym lepiej. Czas ucieka, nim się jest młodszym, tym szermierkę łatwiej zacząć.